Braciszkowie mili, już późna godzina, bardzo jest zmęczona maleńka dziecina. Wszyscy dary złożyliśmy i modlitwą prosiliśmy. Co tam potrzeba? Teraz niech odpocznie Jezus malusieńki, a my stańmy jeszcze dookoła stajenki. Cichuteńko zanucimy, Pana do snu utulimy. Niech spokojnie śpi.
Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Podoba mi się wasza reakcja na to kulturę. Nie wiem, czy pani dyrektor mówiła wam, kogo gościmy dzisiaj. Nie? A jest w takim razie, pozwólcie, że wam przedstawię. Gościmy w górach naszej szkoły dzisiaj komendanta głównego województwa naszego w Zielonej Górze, pana Dariusza. Aha. Nie? Cel tej wizyty. Otóż w dniu dzisiejszym zostaną przekazane na nasze ręce materiały edukacyjne, które będą wykorzystane na lekcjach przez waszych wychowawców, przez waszych nauczycieli. Materiały, które będą pożywać waszą wiedzę i umiejętności i podnosić wasze kompetencje w zakresie bezpieczeństwa szeroko rozumianego. To są świetne materiały, których będziecie mogli rysować, kolorować, rozwiązywać krzyżówki, szarady, łączyć wyrazy, a w ten sposób uczyć się. I w dniu dzisiejszym chcieliśmy właśnie przyjąć od naszych gości te materiały, które przekażemy już po nowym roku naszym wychowawcom celem zapoznania się i realizacji z wami w drugim semestrze tego roku szkolnego. Oddam teraz głos do panu komendantowi. Dzień dobry, witam was serdecznie. W imieniu wszystkich zielonogórskich strażaków chciałem was zachęcić do tymi książkami, które teraz przekazujemy, tymi ćwiczeniami w formie zabawowej, ponieważ one są różnego rodzaju. Lubicie kolorowanki? Super. Ale lubicie rebusy? To chyba trafiliśmy z podarunkiem. Tam bardzo dużo rebusów, kolorowanek, zgadywanek. W formie właśnie takiej dla was przystępnej będą informacje, przygody naszego ognika, przyjaciela ognika. Jeśli mogę jedną książkę poprosić. Tutaj. Taki przyjaciel do was trafia, to będzie właśnie ognik, który was przeprowadzi przez wszystkie informacje i zagrożenia i zdarzenia, które mogą być niebezpieczne. Bo ten ognik wam podpowie, jak można się zachować w każdej sytuacji, która stwarza zagrożenie. Również jedna z takich książek jest dla nauczyciela, który będzie prowadził z wami lekcje. A po przeprowadzeniu takich zajęć z tymi książkami, z tymi ćwiczeniami, tu są takie już pokażę rebusy, zgadywanki, to co chyba lubicie najbardziej, to później w przyszłym roku zapraszamy na taką ścieżkę edukacyjną do Straży Pożarnej tutaj na ulicy Kożuchowskiej. W przyszłym roku otwieramy właśnie taki pokój edukacyjny, gdzie będą pokazane te wszystkie rzeczy, o których będzie tutaj mowa w książce. Dziękuję.